Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w Builder Simulator w kolejnym odcinku. No i co? No, ogólnie zauważyłem, że kontraktów jest 10. Ciąg dalszy nastąpi. Ogólnie jest bez szałów z tymi kontraktami. Nie da się na nich chyba zarabiać, czyli nie ma takiego typowego scenario mode, że tak powiem. Czyli, że nie da się zarabiać kasy i tak dalej. Trochę lipa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cześć kolego. Tak, masz rację, mam nowe zadanie do wykonania. Nie martw się, to nie będzie dla ciebie zbyt trudne. No, wasz nowy klient chce, by jego dom wyglądał tak pięknie, jak to tylko możliwe. Ostatnim razem, gdy próbował przeprowadzić prace budowlane, zabrakło mu pieniędzy. Musimy mu pomóc zbudować strop ze ścianami leśnymi. No dobra. Coś sobie wymyślimy. Chcecie przeskoczyć? Nie da się kłócać. Dobra. Czyli budujemy strop. Budujemy strop. Dachy? Nie, to nie były dachy. Ściany nośne. Izolacja podłogi, to nie było to. Gdzie to było? Strop betonowy, to było to. Dobra. Ło! Ale się trzęsie. Za mało będzie tych stropów, ewidentnie. No więcej kupić. Dobrze, sprzedamy. Co najwyżej sprzedamy? A tu? A tu co, dziura? Czy schody? Mają być schody. Aktualny to konstrukcja budynku. Aha, czyli co, musimy teraz... I teraz co, zrobić zaprawę murarską? Dobrze to rozumiem? Chyba tak. Zaprawa. Łopatujemy znów. Łopatujemy. Musimy sobie lepszą łopatę znaleźć. Na przykład diamentową, albo jeszcze jakąś lepszą. Ops. Ops. Tu się fajnie grało na VR-ze, tak mi się wydaje. Wybierz. A i tego cementa. A i cementa. Dobra, leci woda. No i co, włączamy chyba ten grej dołek. Łopata, ręka. Ale no, nie widzę, gdzie mamy wbudować tu ścianę nośną. Dobra. Tyk. Z drugiej strony. Robimy jakieś 50%, 100%. I gitara. Dobra, kielnia. Nabierz zaprawy. No dobra, tylko co my mamy tu zrobić? Bo ja nie wiem. Dachu? Czy to możliwe, żebyśmy musieli zrobić na dachu? Luz blues. No problemo, seniorita. Pinaj się. Ale rzeczywiście. Ale rzeczywiście. Mini gra. Pyk. 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 Ale to szybko idzie. Co tu nie musi być? Do okna czy jak? Nie ma już? Skończyło się. Skończyło się. Interakcja. Sto procent, dobra. Nabieramy na kielnię. Idziemy na górę. No, żeś się popisał.
To jeszcze niech ten stropik się zrobi. Dobra. Tu musimy dać chyba bloczki. Dobrze mi się wydaje. Źle ci się wydaje, Shira. Tutaj i tak bloczki muszą być, dobra. U, to tu będzie sporo budowania. No, proszę, to jest potrzebne. Też nie. Oj, chłopie, tobie chyba na pewno zabraknie tej kasy. Bloczki betonowe? I co ja tu muszę zrobić? Naprawdę? Jaja sobie robicie? Jaja sobie robicie, ewidentnie. Z 500 sztuk będzie potrzeba. O ile nam nie zabraknie tych 500 sztuk. I cyk. Jakby ta budowlanka szła do przodu jak u mnie, to naprawdę. Lux Marinta by było. O, tu nic jeszcze zapomniałem. Bloczka dać. Tyk. Tyk. I pyk. O, taczka jest pusta. Nie, dobrze. Możemy dać więcej. Ops. Dobra, wchodzimy. Trochę zostało w sumie. O, nie to. Weź to wyłącz. Do 50% w sumie mamy taczkę załadowaną, co malutka. A, łopatujemy. Łopatujemy. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Łopaterson. Dobra, wrzucę ten cement. I woda. I ręce, które leczą. Rób się, rób. Co my tu możemy zaraz na kielnie wrzucić to wszystko? O, szybko, bo kasa leci. 98%. O Jezu, zapomniałem, że to nie Dying Light. Zapomniałem, że to nie Dying Light. W ogóle w Dying Light to też się zrobiła straszna lipa, bo... Było takie anime. Lipa zrobiła się w Dying Light, bo... jest bug, który uniemożliwia mi Astralera. I jestem w sumie udupiony w tej chwili. Muszę latać, że tak powiem, na nogach. Latać na nogach, sens logika. Więc na razie Dying Light sobie odpuszczam, dopóki tego nie naprawią. Chociaż nie powiem, bo sporo już odblokowałem. Prawie wszystkie inhibitory poznajdowałem. Uuu. Troszkę już pusta? Ja pierdzielę, jak to idzie. Jak woda. Jak woda. Kielnia. Wchodzimy na górę. Zobaczcie, że to dopiero drugi poziom. Kurde, roboty. Ty durnia znaleźli na tą robotę? Halo. Takie pieniądze to ja nie robię. Za taką kasę to ja nie robię, pierdziele. Ops. Dobra.
No to już nie trzeba. Czyli będzie okno. Szczęście. Uff. Na szczęście to będzie okno. Oj, prawie bym wpadł do środka. Ops. Taczka jest pusta. Znów. Następuje zwolnienie blokady. Dobra. Tu kielniucha. Znów kierniucha. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem jak się przyjmie w sumie ta rozgrywka, no bo to jest taki relaks. Tylko ja na razie ze 3 odcinki nagram i troszeczkę opuszczę. Zobaczymy jak się pierwsze wyświetlenia przyjmą. Jeżeli będziecie chętni na rozgrywkę z Builder Simulator, to oczywiście jak najbardziej jestem gotowy, żeby nagrać tego więcej. O. Dawanie pustaków 2, wow. Nie widać tego. Robienie cementu i zaprawy, to by było spoko. Dobra, zaprawa. Zbagowało, no. Biedactwo. Popatrz. O nie. Bo odchylić. Odchylamy do góry. I raz, i dwa. Pyk. Gotowe. I woda. I woda. Ops. Dobra. Znów kielnia lecimy. Włazimy na górę. Powtarzalna rozgrywka. No ale cóż. Raz. Już widzę, że zaczynamy widzieć troszeczkę, jak to będzie wyglądać. Wow. Ale szybko poszło. Zapytacie mnie, co sądzę o Builder Simulator. Gra bardzo fajna, przyjemna dla relaksu. Na pewno nie do nagrywki. No bo, nagrywki też przyjemne, ale no wiadomo, że tu się zbytnio nic nie dzieje. Tu się zbytnio nic nie dzieje. Troszkę jest pusta. Widzicie, tu jest dużo powtarzalnych rzeczy, no i to co wy widzicie, to troszeczkę zajmuje. No weź to. I dlatego mówię, nie wiem jak to się przyjmie w oglądaniu. Ale być może. To różne schorzenia, że tak powiem. Może mi się to spodoba. Może względy estetyczne wam podejdą do gustu. Nie mam pojęcia, bo jesteście ogólnie dziwni. Jesteście dziwni. Oczywiście w takim pozytywnym znaczeniu, to żeby coś. Ale jesteście dziwni. To fakt. Na przykład to pewnie, którzy oglądają co czwarty odcinek z Darkwooda. W jakim celu nie mam pojęcia. Ewentualnie podobają mi się serie, które w sumie nie powinny się podobać, bo nic się w nich dzieje, typu Country Balls Heroes. Gdzie dla mnie ta gra była tak nużąca, naprawdę. Nawet takiej nużącej gry w sumie nie miałem.
Ale wam się podobało. Tyk do zera. O nie, trzeba zresetować to. Resetujemy. Resetujemy. Tyk i łopatujemy. O, wykop. Ktoś wykop. Witam ludzi z wykopu. Do jednej betoniary z wami. Nie, no, taki żarcik sytuacyjny. Pyk. Woda. Rączki. Mieszaj się, mieszaj. Kurde, już 16 minut nagrania. A gdzie to jeszcze do końca? No. Pyk. Piernia. Lecimy dalej. W sumie to robienie tego betonu jest takie dosyć irytujące. To będzie chyba jakiś balkon. To będzie jakiś balkon ewidentnie. Dobra. Pyk. Pyk. Też minigierku polecimy, bo w sumie w tych większych miejscach tylko się opłaca tymi minigierkami lecieć. Zauważyliście to? O nie. No właśnie, na przykład tu. Dlaczego tu idzie zaprawa? To jest bug? Zauważcie, co tu się dzieje. Tu jest jeszcze git. O, na przykład tego nie było. No, czy się buguje? Serio? O nie, taczka jest pusta. I w dół. I jeszcze raz. Już 45 bloczków zostało tylko. Nie, tu jest jeszcze okna i tak dalej. Kurde. Nie wiem, czy nas będzie na to stać. Nie, to pójdziemy na dorobek. I hop. No to pojedynczo. Nie wiem, jak ja miał to robić za pomocą pada, jak w pierwszym odcinku mi się chyba zapłakał. Serio, wyłączył tą grę. Myszka to myszka. PC Master Race. Nie jestem padowcem. Ani konsolowcem tym bardziej. Możecie się ze mnie śmiać, ale to prawda. Chociaż ostatnio nie powiem, miałem ochotę nawet kupić konsolę, ale... Ale tak w sumie pomyślałem, kurde, czy mi jest to potrzebne? I wyszło, że nie. I wyszło, że nie. Były pustaki chyba, prawda? Tak. To były pustaki. Jelniucha, coś ty zrobił. Dobrze jest. Dobra. O nie, znów nie ma. To jest irytujące, nie powiem. Pusto. Od razu sobie załapatujemy. Łopatujemy. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8 łopat leci tutaj. Pyk. Woda też leci. Niech się robi, niech się robi. Rób się, rób. Dobra, pyk. Wchodzimy na dół, na górę.
No widzicie, tych 500 pusteczków jednak było za mało. Jednak było ich za mało. Hoppa. Hoppa, hoppa. Dobra. Nie to, to chciałem. No serio, jeden pustek więcej leci zawsze. No może nie zawsze. Ale w większości razy. Czy to już będzie koniec? Końcówka, uff. Końcówka, końcówka, spokojnie. Damy radę. Naprawdę, czy ja muszę teraz rusztowaniec postawić? Nie mogę rusztowania. A to mogę taborecik postawić. Mogę sobie taborecik postawić. Ten w sumie nie zadziała tutaj. Tak 2 na 10 bym powiedział. Nie idzie tak jak powinno. O Jezu, serio. No full water. Pyk. Chodzimy. Kurde, to mało mi płacą. O, ja ci dojrzałem. Dojrzałem. Kolejnie moi mili dojrzałem. To było nie zrobione. Samo tu. O. Pyk. Pyk. To jest gotowe. Wysokie poddasze bez okien? Kto to kurwa planował? Dobra. Jeszcze jeden poziom, o nie. O nie, jeszcze jeden poziom. Dobra. Wiecie co, ja bym teraz zrobił... Kupił te nadpręża. Sztuki na razie. Za mało. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki jeszcze. Raz, dwa, trzy i cztery. Wow, ale parkour. Parkour. O. No i elegancior. Pyk. No nie, prawie zabrakło. Nie, znów na górę. Znów na górę. Parkour. Na co komu drabina? Dla słabych ludzi jest drabina. Inni wchodzą po ścianach. W ogóle miałem jeszcze plan, żeby nagrać Sword and Sandals, który chyba wyszedł nad ostatnio. Ale też nie wiem, jak to się przyjmie. Teczka jest pusta? No nie. No nie, taczka jest pusta, naprawdę.
I ta chata nam chyba nie wyjdzie. Ta chata nam chyba nie wyjdzie. O! Widziałem to, widziałem. Widzicie, czasem są bugi. Czasem są bugi. Ciekawie, ciekawie. Ciekawie. Dobra, parkour. I tak. Robimy następną porcję. Dzisiaj będziecie mieć normalnie woda, piasek, zimne drinki, czyli typowy dzień przy betoniarze. Ale ma tu już jakiś sens, jakiś wygląd. Jeszcze teoretycznie jedna warstwa. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. I lecimy. Lecimy z tym koksem. Okej. Pyk. Na górę. I znów będzie parkour. O, ale tu chyba... O, udało się. Udaje się. Udaje się. Op. Op. Tu trochę. Już pusta taczka? Really? Mało. Kup sobie większą taczkę. I najlepiej większą betoniarkę. I najlepiej większą betoniarkę. Op. Nauczyłem się skakać. Nauczyłem się skakać. No. Nie produkuję dalej. Produkuję, buduję, nie produkuję. Ta budowla nie ma końca. To tu się odjenie Pawła. To tak buduje. Ja się pytam, kto tak buduje. Ciapowa to. O, jest już góra. Jest, chyba nam się uda. No, tak myślałem, że taczka jest już pusta. Taczka jest już pusta. Naraz będzie jeszcze? Będzie, akurat. Akurat na raz. Znaczy na dwa w sumie. A? Znaczy ja teraz wejdę po tych pustakach. To już jest kolejne piętro. O, już może być problem. Tędy tak mi się słabo skacze. O! Jest, 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 jest. Okej. Tu już mamy daszek. Na szczęście mamy tu już daszek. Ojej, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę. Op. No jak już taczka pusta? Za szybko. Za szybko taczka jest pusta. No. Tu jeszcze chcą doprawy. Wow, robi się dach.
Juchu, dobra, to już będzie chyba ostatnia zaprawa, mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Czyli co, ostatni raz łopatujemy? W ogóle te odcinki mogą być troszeczkę dłuższe, bo będę chciał wam robić przynajmniej po jednym zleceniu, chociaż nie wiem, jak te zlecenia będą długie, bo jeżeli będą długie tak samo jak i te, no to trochę lipa. Dobrze, fajnie, że po wodę nie musimy latać. Jedyny profit tutaj. Jedyny profit. Dobra. Raz, dwa. Kielnia. Lecimy na górę. Animacje są długie, bardzo długie. No nie mówcie. Op, dobra, udało się. No, weź, weź, dobra. Pyk, pyk. Mamy to. Mamy to. Robimy teraz strop betonowy. W sztukach 40. Oddamy w razie czego. Mieliśmy tu sporo chyba zrobić. Dobra, co najwyżej podzielę ten odcinek na dwa, no dokończymy to. Ponieważ ten poziom domu jest gotowy do dalszych prac, ale nie po to to nas zatrudniono. Założę się, że pokochają każdy centymetr tego domu. Ściany są proste, a pusaki stropowe na swoim miejscu. Dobra robota. O, no i gitara. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę dla was Shiro. A my, jeżeli wam się spodoba, zrobimy potem kontrakt numer 5. Trzymajcie się. Hej, hej.